Przegląd nowości maja, wszystkie nowe produkty do stylizacji paznokci, jakie w tym miesiącu pojawiły się na rynku. Zapraszam do oglądania. Cześć, witaj serdecznie na kanale Lakierowniczka. Ja jestem Magda i dzisiaj zapraszam Ciebie na comiesięczny przegląd rynku stylizacji paznokci. Zobaczmy, co nowego w maju pojawiło się w naszej branży. Tym razem lista wcale nie jest zbyt długa. Jak zawsze w opisie znajdziesz alfabetycznie wszystkie te produkty wypisane. Jest tam też link do mojej platformy lakierowniczka.pl, na której oprócz szkoleń online znajdziesz teraz zakładkę kody rabatowe i właśnie tam będą cały czas na bieżąco te kody aktualizowane. Dlatego, że w opisach filmu nie byłam w stanie zmieniać za każdym razem, gdy któryś kod się zmieniał, pojawiał się nowy, ta informacja nie była cały czas aktualna, dlatego stwierdziłam, że stworzę jedno miejsce, w którym zawsze kody będą aktualne. Możesz sobie tam zajrzeć, bo jest jeden kod, który trwa tylko przez miesiąc maj, więc zostały Ci ostatnie dni, żeby z niego skorzystać, a wchodzi w ten kod ogrom marek. Neonail, Yoshi, Yokaba, Clarissa, Palu, ogrom marek do hurtowni, więc możesz sobie zajrzeć, może któryś z produktów, któraś z nowości tam się znajdzie. A my przechodzimy teraz do przeglądu nowości. Zaczynamy od marki ABBA Group, która wypuściła na rynek nowe pędzelki do zdobień i pędzelki do żelu. Mamy tam zamykane w złotych opakowaniach, tacki do narzędzi oraz dozowniki w dwóch rozmiarach. Marka Bosca Nails świętowała drugą rocznicę, wypuszczając kolekcję Second Anniversary, która składa się z aż 12 kolorów. Znajdują się w niej i pastelowe kolory, i takie żywsze, jest coś nudziakowego i coś z drobnym błyskiem, więc taki cały przekrój aż 12 kolorów. Marka Eclair pokazała swoją nową odsłonę serią Simply, która ma przepiękne pastelowe buteleczki z taką ale drewnianą zakrętką. Bardzo minimalistyczne, proste, delikatne. Pojawiły się tam też nowe produkty i między innymi możecie zobaczyć na grafice taki przepiękny karmelowy z idealnym błyskiem. Więc jest to nowa seria w nowych opakowaniach, nowe oblicze marki Eclair, której notabene bardzo dawno nie używałam, więc może jakieś kilka produktów Eclair przetestujemy. Co myślicie o tym? Mamy też El Arto, serię Peach Puff. To jest taka bardziej zapachowa seria, w której znajdzie się dyfuzor i świeca. Marka Glam Nail wypuściła kolekcję Neon Glam, która składa się z 10 intensywnych neonowych kolorów, zaczynając od limonkowego, żółtego przez zielony, brzoskwin aż do intensywnych różowych kolorów. Cała dziesiątka jest bardzo nasycona. U Hessy pojawił się Top Milky w mlecznym odcieniu, a u Indigo dwie nowości. Pierwsza to limitowana baza mineralna w kolorze limona. Ma ona odcień taki limonkowo-zielono-żółty i w sobie białe drobinki w dwóch odcieniach. A druga nowość to jest zestaw 7 frezów by Kate Z. I jest to zestaw, który ma 1 frez do usuwania masy i 6 frezów do opracowywania, gdzie pod koniec widzicie, że znajdują się aż 3 frezy w takiej kształcie gruszki. Ja bardzo lubię te frezy przy opracowywaniu, przy pracy przy pedikirze. Kolejne nowości to Julianessa. I tutaj mamy 3 nowe kolory ich żeli oraz nową kolekcję Neon Diamonds. I zwrócę Waszą uwagę, możecie sobie nawet zobaczyć u Julki ten filmik promocyjny, bo bardzo mi się podoba akcja promocyjna, marketingowa, w której występuje sama Julka. Jest po prostu taka lekka, letnia, neonowa, kolorowa, kojarząca się jakoś z dzieciństwem. Bardzo mi się spodobało to rozwiązanie. Bardzo fajnie nagrany, zrobiony filmik, prezentujący właśnie kolekcję. A w kolekcji znajdują się kolory, które mają w sobie sam neon, ale nie są one w pełni kryjące i mają one w sobie takie drobinki foliowe. Jest dostępna w kilku różnych kolorach, chyba jest ich 6. No i daje mi taki fajny, lekki, a jednocześnie podkręcony i neonowy efekt na lato. Marka Cabos Summer Dance to jest kolekcja 5 mocnych kolorów, takich troszkę ciemniejszych, bo 3 odcienie są bardziej przygaszone, 2 są takie intensywniejsze oraz nowy top glossy finish z tej serii Gelike w białych buteleczkach. Kolejna nowość, Kinetics, kolekcja Rejoice, 8 kolorów, mamy taki fajny złamany żółty, pomarańcz, czerwień, róż taki pastelowo-jasny, śliwkę i taki fiolet, szaro-fioletowy oraz błękitny. Kolorów w kolekcji mamy aż 8, natomiast ta 8 kolorów jest dostępna zarówno w klasycznej wersji lakierów i w lakierach hybrydowych.
Kolejne nowości pojawiły się u Maker. Kolekcja Summer Neons. 6 neonowych kolorów. Wszystkie w odcieniach ciepłych poza kolorem zielonych. Mamy pomarańczowy, czerwony, różowy, zielony, taki malinowy oraz mocny fiolet. Molly Lac dalej kontynuuje swoją serię wypuszczania kilku kolekcji w miesiącu. Oni wymieniają kolorówkę, zmienili formułę. Tym razem pojawiły się na pewno 3 kolekcje. Pierwsza to jest kolekcja jogurt pastelowych 9 kolorów. Druga flamingo. Tutaj mamy 9 kolorów, ale wszystkie wpadają w odcienie różu. I ostatnia 9 to French Manicure. To jest kolekcja typowo pod Frencha, takich jasnych, bardziej rozbielonych kolorów. U Moiry pojawiła się nowa płytka czerwcowa June numer 143 oraz nowe lakiery. I najpierw pojawiły się takie pastele z takim drobnym shimmerem, takie lekko połyskujące. Bardzo ładne kolory, które na grafice chociażby widzicie w 5 pastelowych kolorach. Pojawiła się też informacja o nowych kolorach dostemplowania serii Smart. W opisie pisało, że jest ich aż 9. Tutaj możecie zobaczyć chociażby jeden z nich, taki metaliczny, morski. No i kolejna kolekcja. Pojawiło się 10 błyszczących kolorów. Fajne, nietypowe błyski. Jest na przykład granat z drobinkami takimi wpadającymi w złoto-zielone w różnych rozmiarach. Jest też taki prawie transparentny z wieloma drobinkami, które bardzo fajnie podkręcą dowolny kolor. Myślę, że ono też świetnie sprawdziłby się w zdobieniach typu Princess Nails. Fajne nowości u Nails Professional Choice. Mamy 2 nowości. Żele Tixie, czyli nowa formuła, nowa linia żeli, które na starcie dostępna jest w 6 różnych kolorach oraz nowa kolekcja Mega Flash. Duża kolekcja, oni zawsze wypuszczają takie 12, bardzo duże kolekcje fleszowych kolorów od ciemnego, czarnego, przez jakieś granaty, zielone, bordowe, pudrowe róże, jest srebro, jest złoto, jest taka klasyka, bordowy kolor, więc jeżeli ktoś znów szukał fleszy w fajnym wydaniu, to tutaj macie taki ciemniejszy, bardziej klasyczny. Neonail. Pojawił się nowy cleaner z oliwką, czyli taki nabłyszczający, wykańczający stylizację. Pamiętajcie o tym, że nie jest to cleaner, który przygotuje Waszą płytkę do stylizacji, tylko ją wykończy na sam koniec. No i druga nowość, to jest taki chyba mój faworyt tego odcinka, czyli kolekcja Born to Win. Ona składa się cała z 9 kolorów, natomiast one są podzielone na 3 części. Mamy 4 mocniejsze kolory, takie podkręcone, bardziej neonowe, intensywne. 2 mleczne, z kolorowymi drobinkami, bardzo lekkie, takie zwiewne. I 3 wersji termicznych kolorów, zmieniających kolor względem temperatury. I ja przyznam, że jestem największą fanką z tej kolekcji, tych mlecznych z drobinkami. Wydaje mi się, że ten trend nadal od wiosny się utrzymuje, ale podobają mi się też te mocne kolory. One w ogóle są zestawione w jednej stylizacji i mimo, że te kolory są zupełnie różne, bo jest limonka, turkus, taki pomarańcz i róż, one mega fajnie ze sobą razem wyglądają. Ja na lato bardzo lubię takie odważne połączenia kolorystyczne. PB Nails obchodziło 16 urodziny i tutaj też pojawiło się nowe oblicze marki. Wprowadzone zostały nowe serie, nowe buteleczki. Wszystko to wprowadzone zostanie dziś, jak ja nagrywam odcinek, o 20. Więc ja wrzucam Wam zajawkę, którą już można było zobaczyć wcześniej, bo już był wcześniej event, na który były zaproszone dużo osób z tego świata stylizacji paznokci. Tam właśnie była prezentacja tych produktów, więc już można było zajawkę jakąś zobaczyć. Ja daję Wam znać, a na pewno, gdy leci ten odcinek, gdy go właśnie oglądasz, to możesz już zajrzeć na stronę PB Nails i poznać całą tą nową ofertę. Reforma. Kolekcja Corsica to jest kolekcja 6 kolorów neonowych. Mamy tam limonkę, zieleń i 4 w odcieniach takich cieplejszych. I wprowadzili oni do sprzedaży jeszcze nowe fartuszki. Sute Nails 2 żele galaretki, brzoskwinia i kolor biały. One są stworzone do tego, żeby robić pięknego frencha konstrukcyjnego. Galaretki się do tego sprawdzą, bo są takimi bardzo stałymi żelami. Następne nowości. Marka Silker. Tutaj mamy nowe 4 kolory poliżeli i 3 z nich mają takie śliczne, połyskujące, błyszczące drobinki. Jest też dostępna od nich nowa kolekcja.
Składa się z 13 kolorów. Mamy zarówno pastele w większości, ale gdzieś tam są podkręcone pojedynczymi, bardziej intensywnymi kolorami. Marka Słowianka, jak zawsze ogrom nowości i to takich innych od pozostałych firm. Wydaje mi się, że oni fajnie się rozwijają, bardzo szybko. Wypuścili teraz Baby Boomer Spray w nowych wersjach kolorystycznych. Pierwszą, jaką wypuścili, był kolor biały. Ja go kupiłam, przetestowałam, film o tym produkcie jest cały na kanale i uważałam w takim dużym skrócie, że jest to produkt ciekawy, ale w zależności od tego, jaki chcecie osiągnąć efekt. W tej chwili na rynku pojawiło się takich sprayów jeszcze 10 i one są w różnych kolorach. Są pastelowe, są intensywne, mocne, neonowe kolory, ale są trzy moje takie najbardziej wybrane faworyci. To są kolory z efektem flash. Jest tam kolor złoty, jest tam kolor taki biało-transparentny i jest kolor czarno-srebrny. Przyznam, że jeżeli miałabym dalej iść w testowanie tego typu produktu, bo będziecie tym zainteresowane, no to zdecydowanie poszłabym w to, żeby wypróbować coś drobinkowego, ale w ofercie jest też aż 10 kolorów, czyli jeszcze 7 takich mocniejszych, fajnych na lato. Jestem ciekawa, czy jesteście na tak, czy to jest dobra droga, żeby iść właśnie w taką inną alternatywę produktową, czy zdecydowanie no, nie jesteście tego fankami, biały wystarczy albo nawet nie. No i oni jeszcze też wprowadzili Aesthetic Line, nowa linia produktowa i to jest też taka zapowiedź, te nowości dopiero będą wprowadzane. Był już live, w którym można było część z nich sobie podejrzeć, oczywiście ja tam sobie podglądałam, więc wiem, że znajdzie się wśród tych produktów znajdą się nowe bazy, znajdzie się kilka produktów takich bardziej mlecznych z kolorowymi drobinkami i ja jedną, która jest na grafice już sobie tam upatrzyłam, to jest dokładnie mleczny kolor z wielokolorowymi drobinkami. Wśród tych nowości pojawią się na pewno dwa żele i będzie to kolor biały i kolor czarny do malowania fręcza. Mają mieć idealną pigmentację, perfekcyjnie rozkładać się i po prostu mają nam ułatwić malowanie fręcza. I tu akurat jestem bardzo zainteresowana szczególnie kolorem białym. Pojawiły się również nowe nożyczki w takim innym wydaniu, matowym, bardziej płaskim, taki zupełnie inny design. SPN wypuściło olejek, taki suchy olejek. Victoria poszła w subtelne drobinki. Pojawiły się 3 nowe kolory Mega Base, a 2 brzoskwinie, 1 bardziej wpadający w róż. Wszystkie mają w sobie subtelne drobinki. A druga nowość to 2 topy, Shimmer Gold i Holo. I jeden z nich ma takie złote, lśniące drobinki, a Holo Top ma takie wielokolorowe, mocno roziskrzone. X-Fame, kolekcja Harmony, 13 pastelowych kolorów. Marka Yokaba, kolekcja Share Me. To jest kolekcja bardziej ślubna. Wszystkie 4 kolory są mocno błyszczące, od mlecznego przez perłowy, delikatne srebrne, takiego mocniejszego. I na zakończenie marka Yoshi, kolekcja Retro Wave, 11 kolorów. Też z efektem flash, ale neonowych, mocnych, nasyconych, intensywnych. I to już są wszystkie nowości tego miesiąca. Jak widzicie, maj nie przyniósł nam jakąś bardzo dużą ilość nowości. Przyznam, że moimi faworytami jest kolekcja od marki Neonable Twin. Podoba mi się cała. Fajnie widzę dużo zmian w marce Eclair, PB Nails, Słowianka i to w minimalizm. Zmienia się wszystko. Te opakowania są jeszcze bardziej dopracowane. Podoba mi się, że mają odwagę, będąc tyle lat na rynku, się zmieniać, wprowadzać nowe oblicze, nowy wizerunek, bardzo odważnie, bardzo fajnie. Fajna kolekcja Julinesy, a szczególnie podoba mi się ta akcja reklamowa. No i te spraye od Baby Boomera, wydaje mi się, że mogą być produktami, które są ciekawe, są inne, może warto je przetestować. Zobaczymy, jaki dadzą efekt. W komentarzach czekam na Twoją opinię odnośnie tego odcinka nowości. Co Ciebie zaciekawiło, co zaintrygowało, a może planujesz przetestować któryś z tych produktów lub któryś z nich już u Ciebie jest. Może jednak wolałabyś, żebym to ja któryś z nich przetestowała? Daj koniecznie znać, ja w Gejcie lubię wyzwania, lubię testować i recenzować produkty, więc bardzo chętnie poznam Wasze opinie na ich temat. Zajrzyj do opisu, znajdziesz tam całą listę produktów, listę kodów rabatowych i link do mojej platformy. Przypominam, że jest też możliwość szkoleń stacjonarnych. Szczegóły wszystkie znajdziesz na moim Insta. Możesz też pisać w wiadomościach, dlatego że są to szkolenia indywidualne, więc dobieram je idealnie dla Twoich potrzeb. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia.